Pani Marszałek, Wysoka Izba, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie informacji pana ministra. W programie mamy pana premiera, chociaż pana premiera nie ma, w sprawie stanu prac nad pakietem dotyczącym wspólnej polityki rolnej, realizacji uchwały Sejmu wspierającej rząd w walce o równe dopłaty i trzecie w sprawie dokumentów programowych rządu, a także unijnych dotyczących obszarów wiejskich. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość na bieżąco monitoruje prowadzone negocjacje, realizując postanowienia artykułu 95 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Od roku domagamy się od rządu informacji na ten temat. Dopiero połączone komisje do spraw Unii Europejskiej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyły wniosek do pani marszałek i dzisiaj możemy na ten temat podyskutować. Jest to, przypominam, nasz obowiązek. Powinniśmy kontrolować rząd i starać się wypracować postulaty czy wnioski, które powinny być uwzględnione przez rząd. Mówił o tym pan minister. Przedstawiona przez ministerstwo informacja ma miejsce w trakcie negocjacji wspólnych ram finansowych. Szkoda, że tak późno, bo te negocjacje są zaawansowane i te nasze dzisiejsze wnioski, dyskusja może już nie mieć większego znaczenia. Przekazywane informacje z tych negocjacji nie napawają optymizmem. Szansa, przed jaką stoi Polska, może być przez ten rząd zmarnowana. Dzisiaj rozmawiamy o rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. Informację przedstawił pan minister, jednak nie dowiedzieliśmy się, jaki jest rzeczywisty stan tych negocjacji, jakie są też minimalne cele rządu, jeśli chodzi o politykę spójności. W Brukseli nasi europarlamentarzyści twierdzą, przekazują nam takie informacje, że o dążeniu Polski do średnich dopłat ani rząd, czy Komisja Europejska nic nie wie, ani ministrowie z innych państw. Nie wiem, jaka jest prawda, być może pan minister potem na to odpowie. Ale przechodząc do kilku uwag, bo czasu jest bardzo mało. W pierwszej kolejności pakiet legislacyjny wspólnej polityki rolnej. Przedstawiony w październiku ubiegłego roku pakiet był wynikiem prowadzonych od 3-4 lat konsultacji, dyskusji. Najpierw odbył się, przypomnę, przegląd wspólnej polityki rolnej. Tam niestety polski rząd zatwierdził dla nas niekorzystny przegląd w 2008 roku. Wspomnę tylko o likwidacji części interwencji, o zgodzie na likwidację kwot mlecznych, o rynek tytoniu, o brak przeglądu cross compliance. Były to sprawy, które zostały przyjęte i one skutkowały projektami rozporządzeń, które pojawiły się w sprawie wspólnej polityki rolnej. Drugi dokument, który kształtuje te rozporządzenia, jest to strategia Europa 2020, która zastępuje strategię lizbońską. I przypomnę tylko, że główne cele strategiczne to jest rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony, a także rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Ale co możemy tutaj rządowi powiedzieć, że nie powinien robić? Po pierwsze, dlaczego cele wspólnej polityki rolnej, które zostały przedstawione w komunikacie Komisji, a są to efektywna produkcja żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny, nie są zgodne z celami z traktatów. Przypomnę, w 33, 34, 35 artykule traktatu ustanawiającym wspólnoty europejskie, a także traktatu z Lizbony ostatnio przyjętego w 2008 roku, są cele jasne. Pierwsze,
zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności, stabilizacja rynków, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, a także zapewnienie rozsądnych cen. Mówiliśmy już niejednokrotnie o tym na Komisji Rolnictwa. Panie ministrze, prośba o to, żeby pan wyjaśnił, dlaczego rząd zgadza się na to, aby te cele, które w traktacie z Lizbony zostały zapisane, były zmieniane bez te dokumenty programowe, które powstają, chociażby strategia Europa 2020, nie zawierają jasno tych celów, które dotyczą wspólnej polityki rolnej. Jeśli chodzi o stan negocjacji, to panie ministrze, no nie możemy się oszukiwać. Środki, które zostały przeznaczone na dopłaty bezpośrednie w wysokości około 3 miliardów rocznie, 3 miliardy 300 to różne są wyliczenia. Jest to wysokość, która przysługuje Polsce w 2013 roku. Daje to średnią dopłat w zależności od przyjęcia innych rozwiązań dotyczących małego rolnika, młodego rolnika, przepraszam, małych gospodarstw. I to wychodzi 197-210 euro na hektar, jakby nie liczyć. Średnia europejska jest 266 euro. Skoro mamy zapisane te 21 miliardów złotych na dopłaty bezpośrednie, to dlaczego rząd rezygnuje z dodatkowych 7 miliardów? Bo 266 euro jest to 7 miliardów, miliard rocznie, 7 miliardów przez następne 7 lat. Druga sprawa, rynek. Mówi pan o tym, że nie będzie likwidacji kwot mlecznych, że nie będzie likwidacji kwot cukrowych, że będą regulacje na rynku tytoniu. No ja tego nie widzę, nie słyszę, czytamy różne opracowania. Jest to chyba pana jakby taki postulat, ale niejednoznacznie zgłaszany w tych dokumentach, których ja mam możliwość zapoznawać się, które są przekazywane do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. I sprawa rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj mamy utrudnione będą warunki dostępu do tych środków. Przyspieszę, bo już widzę, że tylko 2 minuty zostało. Sprawa druga, sprawa niezgodności z traktatem. Tutaj to można podsumować w ten sposób. Miała być Unia dwóch prędkości, ona jest. Unia dwóch równości, bo nierówne dopłaty. I teraz mamy trzecią sprawę. Unia równych i równiejszych wobec prawa. Bo to nie jest nic innego, jeśli obowiązuje traktat z Lizbony, a rozwiązania nie są zgodne z tym traktatem, co jest potwierdzone opinią Biura Analiz Sejmowych, że artykuł 18, 40 i 39 są w tych przyjętych propozycjach łamane. I sprawa wreszcie trzecia, bardzo ważna, dotycząca jakości życia. I tutaj, dlaczego rząd nie podnosi zmiany metodologii naliczania środków dla Polski? Metodologia berlińska, która obecnie obowiązuje, mówi o tym, że polityka spójności dotyczy 84 regionów, których średnia PKB jest mniejsza od 75%. Po 7 latach z tych 84 regionów wypada 16 regionów, zostaje 50 miliardów złotych i te pieniądze powinny być przeznaczone na te kraje, które nie mają 75%. Rząd tutaj wyraził zgodę, żeby wprowadzić regiony przejściowe i żeby środki przeznaczyć na ten cel. Ale co gorsze, twórcą tego pomysłu jest pani Danuta Hübner, która na konferencji we Francji potwierdziła, i to jest w raporcie, który miałem możliwość czytać, stwierdziła, że trzeba w Europie się otworzyć, że trzeba wspierać regiony powyżej, gdzie PKB jest powyżej 75-90%. Nasi przedstawiciele polscy sami tego żądają, to jest niezrozumiałe. Jakie jest zachowanie pani minister Bieńkowskiej, która mówi, że nie będziemy dawać na dopłaty, że i na krowy lepiej dawać na rozwój wsi. To są niejasne deklaracje, rząd tutaj nie ma jednego stanowiska. Jeszcze chciałbym, żeby zakończyć w sposób konkluzywny, podpowiedzieć, że my proponujemy, żeby w tych dokumentach programowych, które są przygotowane, o których tutaj mówił pan poseł Korzeniowski,
takie postulaty. Przygotować instrumenty kompleksowej polityki rozwoju obszarów wiejskich do 2020 roku, w tym wykorzystania funduszy Unii Europejskiej ze środków polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybackiej oraz instrumentów krajowych. Konsekwentnie ująć w dokumentach strategicznych o programach operacyjnych w ramach polityki spójności w Polsce odpowiednie zapisy, gwarantujące wsparcie obszarów wiejskich skoordynowane i komplementarne z instrumentami wspólnej polityki rolnej i rybackiej. Wypracować system zróżnicowania terytorialnego polityki rozwoju obszarów wiejskich i wdrożyć ją w istotnym zakresie na poziomie regionalnym. Wyodrębnić konkretną pulę środków przeznaczoną wyłącznie na obszary wiejskie, nazwaną politykę wiejską. Zmienić zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce realizowane od 2008 roku. Mówił o tym dzisiaj minister Sawicki w radio rano w pierwszym programie, że nie zgadzają się na politykę Platformy, na rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny na duże miasta. Chciałbym, żeby pan dalej tak, panie ministrze, o to walczył. Uznać, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne zadania państwa. I jeszcze ostatnie, panie minister, wprowadzić do koncepcji zagospodarowania przestrzennego 2030, przyjąć obszary problemowe, co skutkowałoby zagospodarowaniem lokalnego popytu przez produkty polskie oraz realnym wzrostem zatrudnienia w rodzimej produkcji rolnej i rozwojem przedsiębiorczości. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam wniosek o odrzucenie informacji udzielonej przez ministra.